Afryki. Zaraz to patrzyło o północy, nietypowy, nieorganizowany do tej pory przez nas w ten sposób pokaz ognia sztucznych, organizowany wspólnie z Polską Żeglugą Morską, która w tym roku obchodzi 60-lecie i to też 60-lecie będzie w sposób specjalny walczony w czasie tego poprzez wypalenie znów 60 lat tego temu i wypalenie logo firmy, potem oczywiście typowe szczelanie do góry, a na zakończenie niespodzianka, mam nadzieję, że uda nam się to wszystko wyjść. Związane jest to oczywiście z polską prezydencją, bo polską prezydencję przekażemy 1 stycznia Duńczykom. W związku z tym zdanie Capri Duo, zespół szeroko znany na świecie, wydawca wielu płyt, otwierał m.in. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Republice Południowej, robi 60-metrowy wodospad z trasy bankowej na rzekę Odrę. Szczególna wystawa, proszę Państwa, w tym roku też związana z Bursztynowym Szlakiem, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Muzeum Bursztynu. W piątek otworzymy o godzinie 12 niezwykłą wystawę. Kilka eksponatów, które zostaną pokazane na tej wystawie po raz pierwszy opuścił mury Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Zapraszam serdecznie, kilka eksponatów szczecińskich. Niedziela. Oczywiście na bożeństwo ekumeniczne na pokładzie Dawida Czarnego, który w Szczecinie będzie odchodził 50-lecie swojego istnienia. Trzeba to kilka koncertów specjalnych tego konieczności. Po zakończeniu nabożeństwa miasto Szczecin i Polskie Radio Szczecin i Szczecin Kulny do Szczecina z wykonawcami, tymi, którzy pojawili się w studiu radiowym od grudnia do maja tego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezydentowi, dziękuję panu Jerzemu. Czy są pytania z państwa strony? Księdza Szereg Wyznań i mamy nadzieję arcybiskup Dzięga pobłogosławią jednostki od wody, parada pożegnalna, a na łaskowy koncert pożegnalny organizowany przez i to bardzo szkoda ręka się odgrywa, zabierze informację, że to jest tak słabo z tymi prawami. Ja wiem, że niektórzy Państwo tam 7 godzinę na kurzynę ciężko, ale to tak nie się będzie mogli spłodzić gorącą grupą rybną. Cudowne, dupa równa jest rozdalana dla wszystkich Państwa absolutnie bezpłatnie. I tą dupę zapraszamy, żeby skosztować, to jest dupa Anny Jagiellonki. A sponsorem dzięki wygadania tej dupy jest firma Vegas Group, praca z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba w ulicy Panińskiej 12. Państwo się może nie orientują, ale to jest firma, która zajmuje się importem i eksportem ryb. Poza gwarantują najwyższą jakość i tą zawsze na czas. Próbujcie zupy rybnej robi firmie Vega Cecina. Moi Państwo, kontynuujemy nasz piknik na Dobrą i z tego, co mam tutaj zadowolone, to teraz właśnie zobaczymy na tyle dwóch panów, którzy mają okrycia głowy. Witamy bardzo serdecznie, a to jest już przygotowane dla wyznaczów na teatr, który zajmuje nam taką ekologiczną podróż. No to co, dzieciaki zapraszamy do stole, może tak się zajmiemy, jak najwięcej się takich chodźcie, widać, chodźcie tutaj i teraz udajemy się w stronę bajek, bajkowego świata, a piknik za Dobrą trwa dzisiaj do 22. Zapraszamy także jutro między 11 a 18. Pobytuje aktorów Teatru Polskiego, którzy dzisiaj są roli. Zapraszam Państwa na konkursy również w roku, będzie dużo nagród od wyższa. Kochani, bardzo gorąco, witamy dzięki, woda nam dopisała, tak jak pan powiedział. Proszę, to jest
A trzeba było zapytać mądrego papusza o to. Mądrego papusza, ciekawe, jak ja mam zrobić, jak mogę to mówić. Ale wszystkie słowa na prezydentkę. Ale to rocznie. Co chodzi ci po głowie, jak to rocznie. To się powie. No i potem ma odpowiedź, jak to rocznie, to się to. A trzeba było porozmawiać z nianią. I on spyta go to samo. Nianią. Ja mam porozmawiać z nianią, bo ona jest głucha jak pierdzi. Wiesz co by powiedziała? No. Coś z tym guściem? Chyba znalazła to w kapuście! Co? Znalazła? Nie w kapuście? Słuchaj, a co na to twoja ciocia? Drugorzędny jeszcze żyje. Ciocia, no nie, nie, dobra. Bardzo dobre. Czyli ciocia. No bo wiemy, że Bocian, dla tych kolejcach. A kurwa, a jest, jest. Doskonale to pamiętam. Dzieci się z tymi kierunkami, co tu pleciesz? Nie! No to można dobra na YouTube będzie. To jest tylko taka bajka. No to można też i to? Słyszałeś, że mi taki mówią? Jajka. Bo to ptak, a wszystkie ptaki, kury, gęsi, brony, szpaki. Daje, że się wygnuwają? Cieńka od dziobania wszystko pęka i piszlaczek tym zwyczajem na zewnątrz się co robi? Wydostaje! No i bardzo dobrze, no chciałem się nadać, żeby się udało. Przecież taką na niespodziankę Lemerek przygotował. Mamy mu na... Pewnie, że nie. Taką stopą, mój malutki, możesz sobie czyścić wódki. Czyścić wódki? A to co? No, bo kiedy wody się zapłoną, to są wtedy bardzo wódki. A ile masz czasu, że robisz tam? Nie musisz mówić, masz czasu. Dobra. I co zobacz, co się robi w kościele? Rozumiesz, że robisz sobie to rozkrót, że na środku ja byłem w kościele? To ja bym zamiatała, pokaż. Co się jak? No i co? To świetnie! To świetnie, że tam prawo robisz i to proszę! A kto ci to nauczył? Tatuś, no?